Jak spojrzycie na przykład na ten skrawek niebieskiego parkietu, że od samego patrzenia na ten parkiet można się spostrzec, że jesteśmy na lubaskiej sali. Jesteśmy na gali finałowej w Lubaszu. Zaraz rozpocznie się finałowa szesnastka, w której jest nasz reprezentant Just Freestyle Maciej Leja. Zmierzy się ze Stanisławem Kościelnym, z moim przyjacielem, moim pierwszym przyjacielem freestyle'owym, więc to będzie ciekawa batla. Ja niestety, nie udało mi się dostać do tej top 16, w top 32 odpadłem w walce z Guzikiem i Chrisem. Dwóch mogło wyjść właśnie z tej grupy. Niewiele zabrakło, przyznam szczerze. Top 16. Trochę zagranicznych, trochę Polaków, lekka mieszanka, poziom dość wysoki. Sędziowie Erlend Fagerli, Michał Rycaj, Paweł Skóra, Dawid Jarzębowski i Roko. Myślę, że wybiorą słusznie zwycięzcę. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ogólnie za chwilę będę się rozgrzewał. Czuję się spokojny, zrelaksowany. Wiem, co zagrać. Przede wszystkim to wszystko jest... Co ty robisz? To wszystko jest dla fanów, prawda? No. Wiem, widzę w twoich oczach strach. A co ty robisz? Dlaczego ty wywiad udzielasz? Dlaczego ja wywiad udzielam? Bo mam jeszcze dużo czasu. Aha. I skąd takie spięcie? Tak, to mój przeciwnik właśnie, nie wiem, to miała być próba z dezorientacji, coś mu się chyba trochę nie udało. Man, how are you feel in Poland? What is the atmosphere during the Lubasz Freestyle Night? It was such an amazing moment for me, because it's my first time to be here in Poland, and I can see a lot of strong freestylers. And I am so happy, because also I am in top 16. And yes, we will see in the next some minutes. I'm happy for you too. And you had a really, really long distance. You are from Iran, and I admire, really admire. It's so amazing that you, that I see you here. And thank you very much. Dziękuję. Thank you. Dziękuję również. I thank you too. Siemanko, tutaj koło mnie mistrz Europy. Myślę, że nie muszę go przedstawiać, ale przedstawię. Łukasz Fieduk, Luki. Luki przyjechały dzisiaj na zawody, więc nie wypowiesz się za bardzo o tym, co było wczoraj, przedwczoraj. Jednak... Nie wiem w sumie. Jak oceniasz te zawody z punktu osoby, która dopiero przyjechała? Jak to wygląda? Nie mam pojęcia, bo jeszcze się nie zaczęło. No jest okej. Okay. Nie wiem, jaki jest budżet, więc nie mogę nic powiedzieć. Jakby to było za 100 tysięcy, to bym powiedział, że to jest bida. No, ale w sumie tak. No, mistrz z tym zrobił kosztorys właśnie zawodów. Każdy, kto chce się dowiedzieć, może właśnie pójść do niego i zobaczyć, jakie były koszta, jeżeli chodzi o organizację. Co jest twoim faworytem? Ja bym chciał, żeby Guzik wygrał, a jak nie Guzik, to ten gość za nami. No tak, ale nie chciałem mówić, bo jeszcze się spojrzy na mnie i będzie myślał, o co chodzi. Także jeden albo drugi. No dobra, no to słuchajcie, no. Ja osobiście też myślałem, żeby Guzik wygrał. Kurczę, no był pierwszy w eliminacjach. Myślę, że jest faworytem tutaj. Jednak no zawsze coś mu tam przeszkadza i nigdy nie może wygrać tych zawodów, więc całego serca mu życzę, bo wiem, że na to zasługuje. No i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ze mną Kojak, tak zwany. Kto jest twoim przeciwnikiem i jak się czujesz przed pojedynkiem? Moim przeciwnikiem jest Alvaro. Nie znam za bardzo tego zawodnika. No jestem, po prostu wychodzę i myślę, że robię swoje i tyle. No. Tak jak zawsze. Cieszę się, że jestem w szesnastce. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie i... No nie wiem, zobaczymy. Genia, słuchaj, który to jest twój Lubasz? Pierwszy. Serio? No. Jak dlatego przyjechałem. Jak oceniasz zawody z punktu widzenia osoby, która jest tu od początku? Wiadomo, jeszcze nie mamy, znaczy zaraz mamy dopiero finały, ale jak oceniasz turniej do tej pory?
Elimki jak elimki, takie zawsze są takie, jak ja na to patrzę, takie festyniarskie delikatnie, że już porozstawiane te banery, jasno, salka gimnastyczna, tak bez klimatu eliminacja, ale to tak wszędzie w sumie jest. Ale finałki zapowiadają się zajebiście. No, z tego co tutaj widać, to myślę, że będzie mega klimacik na finałach. Jakiś dym poleci. Jak jest ciemno, to jest fajnie, nie? Właśnie, Gienia, jaki robisz film? Zakładam, że to będzie vlog na kanał Adao na YouTubie. Tak. Oczywiście polecam kanał, oczywiście subskrypcje tutaj polecą. O kurde, ale krosik, nie? Krosik, ja nie mogę. No będzie vlog, nie wiem jak długi, bo mam bardzo dużo materiału. Musiałem od Brzezika, od operatora kamery pożyczyć kartę pamięci, bo wziąłem za mało kart pamięci. Zachowałem się jak nowicjusz, no ale Brzezik mnie uratował. No i widzicie, zero konkurencji, tak? Do Just Freestyle. Konrad Dybasz, słuchaj, pierwsze zasadnicze pytanie. Nie było mnie na Ironmanie. Opowiedz, jak to się skończyło, bo jest... Wszyscy, wiesz, jesteśmy mega ciekawi. Jak się skończyło? Wydaje mi się, że mam drugie miejsce. Miałem 55 sekund. Pierwsze miejsce ma chyba Battle Storm. Ale w sumie to nie wiem dokładnie, bo się nie zastanawiałem i nie patrzyłem dokładnie, ile tam kto ma sekund, ale chyba mam drugie miejsce. No to pięknie, słuchajcie, ogólnie nie spodziewałem się, że Battle Storm ma aż taki Ironman długi. Dobra, możesz to szybko wytłumaczyć, na czym polega Ironman. Na zrobieniu jak najdłuższego komba, czyli połączenia trików, nie powtarzając 5 trików z rzędu takich samych. Ogólnie to zrobiłem 88 trików, bo zawsze liczę, jak gram, ale najlepsze było to, że światła są zsynchronizowane z muzyką i leciała jakaś solówka na gitarze. Tak mi nawalało w piłę światłem, że myślałem, że nie wiem, dostanę jakiejś epilepsji czy coś. To była masakra. No i nie skupiałem się na kombie, tylko się skupiałem na tym, że mi mruga w różnych kolorach na piłce. To akurat no, zła informacja, jeżeli chodzi o... No, słuchajcie, bo w tym roku jest tak, że zamiast osobnych konkurencji Challenge Siegfried Ironman jest jedna odgórna konkurencja Airbus, na którą właśnie składają się te wszystkie trzy konkurencje. Końcowy wygrał najprawdopodobniej Siegfried, bo jeszcze nie znamy wyników. Drugi był w Challenge'u i żeby wygrać potrzebował tak naprawdę wyższego miejsca w Ironmanie niż Anto z Hiszpanii, który również ma kosmiczny poziom i gratulacje dla niego. No ale co, no wygrałeś ten Airbus tak naprawdę już. Zobaczymy dopiero. No jeszcze oficjalnie nie, ale wiecie, my tu już mamy przecieki, więc jeszcze to więc pytanie. Wiemy no. Jeszcze to 16. Kto jest właśnie twoim przeciwnikiem i jak się czujesz przed batlami? Robert Guzik, jak ja go kurczę nienawidzę. Bratobójczy pojedynek, no to będzie na pewno ciekawa walka. Chyba piąta nasza battle albo szósta, coś takiego. To macie szczęście, co? Tak. Jak? Konkretny lower wiedzie chyba, co? Na Guzika. Jestem całkowicie wywalony po tych lowerowych konkurencjach, ale no zobaczymy jak się dogrzeje, co z tego wyjdzie. Dobrze, a jak nie konkretny lower, to chociaż epilepsja. Dobra, dzięki Kondzio, jedziesz z tym. Gratulacje, chociaż potem ci pogratuluję pewnie. Kochamcie! Lena, jesteś wychowanką, można powiedzieć, Michała z Legnicy. Jak oceniasz ten Lubasz? To był twój pierwszy Lubasz? Tak, to był mój debiut. Jak go ocenisz pod względem tego, jak zagrałaś, jaki jest klimat i jak ci się ogólnie podoba? Znaczy, się szczerze myślałam, no, że pójdzie mi gorzej. Klimat jest fajny i bardzo mi się to podoba. Przyjadę w kolejnym roku na pewno. O ile będzie jeszcze LFN? Bo krążą plotki, że nie będzie, ale miejmy nadzieję, że mistrza nie odpuści. Masz, graj. Tylko guzik ma takie... Tak. Przyświeć mi, żeby mógł grać. Swojego lobbyasa, nie? Niewątpliwie, jeśli się chciałem, znałem, chciałem jeszcze znaczyć, że... Ale jesteś mokry już. Ty się spociłeś, tak? Dobra, idź już.
teraz to jest ta chwila, wielki finał Lubacz Freestyle Night 2019, a w nim Robert Guzik, zwycięzca eliminacji, prezentujący nieprawdopodobny poziom, osobiście mój faworyt od samego początku, któremu życzyłem od samego początku, powtórzę się, wygrane jest w końcu, wygrane jest wasze na takim turnieju, a zmierzy się z Hiszpanem, z Alvaro, w długich, śmiesznych skarpetkach. Hiszpania, jak widzieliśmy, tak, to jest. Robert Guzik idzie jak burza. Obydwaj idą jak burza. Myślę, że skoro Guzior był w stanie łyknąć jednego z Fagali, to Alvaro nie stanowi takiego wielkiego zagrożenia. Także zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, zaczynamy! 3, 2, 1! I zaczyna Hiszpan! O kurwa, dobry! Dobra. Dobry jest. Rolery. Dimetto na stola. Okej. Okej, mamy pierwszy drop w wykonaniu Hiszpana. Dobrze. Czekamy na odpowiedź Guzika. Nie było to najlepsze wejście. Robert Guzik! Proszę, zaczął crosser sam! Crosser za skombo, tak jest! Jazda po swoją! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Ale szkoda tego dropa, ale... No, nie, jestem mowy tyle. Jeśli 10 matów polecieć, to jest wyczyn, naprawdę. Osobiście uważam, że Guzik pokazał, że nie ma gdzieś dzisiaj siły na niego! Drugie wejście Alvaro. Skatw, ale mamy kolejnego dropa. Mamy kolejnego dropa, to dobrze wróży? Alvaro zdecydowanie wcześniej lepiej się pokazywał. Tutaj mu wszystko wchodziło. Może to stres zrobił swoje, nie wiem. Waga finałowa, możliwe, więc... że właśnie waga finału zrobiła na nim za duże wrażenie. Nie wiemy, co się dzieje w jego głowie. No i Robert Guzik! Drop. Kolejne, drugie wejście! Wygrywa swoje, kurwa! Dawaj, Robert! Niestety drop, ale gramy dalej, Robert. Robert Guzik! Tak jest! Tak jest! On wygrywa! Jego już dzisiaj nic nie zatrzyma! Alvaro, skat combo. Jak to walka? Sad, przepraszam. Kolejny raz. No, bardzo powtarza się, no co walkę widzimy z Cat Combo, prawda? Sad też, Sad był w pierwszej batli. Nie zrozumcie mnie źle, koleś jest mega mocny, ma piekielny poziom, ale według mnie nie ma dzisiaj podjazdu do Guzika. A Guzik, ostatnie wejście, przypiecie znamujące, pierwsze jego zwycięstwo. I to na jakim turnieju? Guzik! Guzik! Tak jest! I wszyscy razem! 3, 4, 3, 2, 1! Tak jest! Nie mamy żadnych wątpliwości. Guzik nie może tego już przegrać. Powiem świadomie, Guzik wygrał pierwszy w końcu swój turniej. I to jaki Lubasz Freestyle Night 2019. Ale mieliśmy freestyla. Słyszałeś to? Mieliśmy bardzo, jak to konferencjer po lewej powiedział, niezłego freestyla. Cóż, to na pewno jest Roberta dzień. Jaram się, że Robert w końcu wygra jakieś zawody, bo bardzo na to zasługuje. Od dłuższego czasu ciągle drugie, trzecie miejsce. Takie ciążące fatum. To jest dzień, w którym myślę przełamał takie ciążące fatum nad sobą. Szanowni Państwo, są. Jeżeli Guzik nie wygra, idę do Lublina 600 km na piechotę. Jeszcze pozdrawiamy. Duże podziękowania również dla
lokalnego zakładu komunalnego, który zadysponował nam tutaj agregat prądotwórczy. Na szczęście nie jest to jedyny. Słuchaj, to może ja sobie kucnę albo klęknę. Dobra, klękam przy tobie. Stary, słuchaj, jak ci się podobało? No naprawdę, było świetnie. Cieszę się niesamowicie, że jestem, gdzie jestem. Cieszę się niezmiernie, gdyż wiem, że Guzik musi to wygrać. Po prostu było świetnie. Nie? Już naprawdę jest mi smutno, że muszę stąd odjeżdżać. Będziesz dążył do takich umiejętności? Oczywiście, będę ciężko pracował, dopóki nie osiągnę takiego poziomu. Życzymy ci jak najwyżej. Dzięki. To był naprawdę mocny finał. Że przyszliście, ten kombo Guzika Cross Airstar do 10 MP. Gratuluję wszystkim zawodnikom. Basę przez wiele, wiele kosmicznych przejść. Bardzo mi się również podobał finał. I polecam wszystkim, przedsiębiorom, którzy przyjechali na Lubasz. Mega przedsięwzięcie. Za rok również będę. Ale i udzielę się w roli. Może i będziesz za rok, ale Lubasza nie będzie. Zawodnicy w międzyczasie. Mister powiedział, że to jest ostatnia decyzja. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale tak powiedział. Trochę mnie teraz zszokowałeś. Ale dobra, to już koniec wywiadu, bo mi głos siadł. Może on chce już iść płakać z tamtych lat. Będzie Czarnków. A więc dopiero właśnie burmistrz gminy Lubasz potwierdził. W 2020 roku Lubasz Tuesday Night odbędzie się znowu! Nie mamy już do tego żadnych wątpliwości. Pytanie, czy minister zajmie się organizacją turniejów, czy sobie odpuści i przekaże pałeczkę komuś dalej, więc tego jeszcze nie wiemy. Od trzeciego miejsca, tak. Ale miejmy nadzieję, że tak, minister robi wielkie roboty na scenie ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o freestyle futbol. Ciebie za to wierzy szacunek. Chcielibyśmy, żebyś ciągle organizował te zawody, mimo tego, że jest to wiele trudu, to jednak radzisz sobie świetnie. Dziękuję. W imieniu wszystkich spelerów. 3, 2, 1! O trzecie miejsce w kategorii Female Battle zajmuje Asset Rybus. Agata Bogurska, nasza wychowanka z obozu, będzie musiała jeszcze na pierwsze podium poczekać. Aczkolwiek Asia naprawdę pokazała bardzo dobry poziom. Dobrze, a teraz poznamy brązowego medalistę głównych battli. Kto będzie podnosił rękę? Jaromir Poprawa wygra ten pojedynek. Chociażby za to, że się nie powtarzał. 3, 2, mamy skóra wskaże zwycięzcę, a jest nim Jodelka! Jaromir Poprawa, czyli mamy dwóch Polaków w najlepszej trójce. Za chwilę poznamy zwycięzcę Lubasz Freestyle Night 2019. Ale Spaggery wskażeł podniesieniem ręki zwycięzcę. No wskaże Guzika, podniesie jego rękę. Ręce może być na górę. Ręce w górę, szanowni państwo. Chędza. I liczymy od 10. Uwaga! 10, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Guzik! Tak jest! No jak mówiłem, nie mogło być inaczej. Robert Guzik. Gratulacje, zasłużyłeś. Zasłużyłeś i zrobiłeś to w wielkim stylu. Robert Guzik, mówiłem, nie mogło być inaczej. Nie wracam z buta do domu. Tak wygląda człowiek spełniony. Tu ciągle rozdaje autografy, ale musimy się go przycisnąć. Tak jest. Gratuluję, stary, jesteś. Wygrałeś Lubasz Freestyle Night i z tego co pamiętam, często byłeś na podium, zajmowałeś częściej drugie i trzecie miejsce i śmiem twierdzić, że nie przypominam sobie, żebyś wygrał jakiś większy turniej. Czy się nie mylę? No zgadza się, masz rację. No, wygrywałem w Ironmanie niejednokrotnie w Polsce, no ale battle jeszcze nie udało mi się wygrać. Gdzieś tam zawsze stawały przede mną jakieś przeszkody. W końcu się udało, bardzo się cieszę. Wiele osób mnie wspierało, tak samo tutaj był mega hałas, także dzięki wszystkim, każdemu kto będzie to oglądał, a wysłał jakieś ciepłe słowo lub coś w tym stylu. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tobie też, Dzezik, dziękuję bardzo. No i tak to wygląda. Ale powiedz mi, bo jedna rzecz mnie zastanawiała. Ten doping wielki, który miałeś od polskiej publiczności, on cię motywował czy nieco bardziej rozpraszał? Jak najbardziej mnie motywował, no
Dla mnie hałas zawsze jest motywujący, nigdy mnie nie rozprasza. To jest coś, co dodaje skrzydeł. I to jest to, po co my gramy w ogóle battle, żeby był hałas. Nie gramy dla siebie, nie gramy... Robimy show. No, dokładnie, robimy show, żeby ludzie się darli. To jest prawdziwy vibe freestyle'owy i to jest piękne. Ten cross airsat combo 10 NT. No, siadło. Pięknie, naprawdę. Idziesz jak burza. I skoro idziesz jak burza, to chyba powalczysz o lepsze miejsce na Super Bowlu w przyszłym roku? No jasne, Super Bowl to wiadomo, są jedne z najważniejszych zawodów w roku dla każdego freestylera, także no cóż, trzeba pracować, ciężko pracować, ale jednak nie możemy zapomnieć o fanu z gry, także to jest najważniejsze. No i cóż, zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że uda się poprawić miejsce z tamtego roku. Liczę na to, bardzo ci podziwiam i myślę, że jesteś naprawdę przyszłym mistrzem świata. Oby tak dalej. To był Guzik, mistrz Lubasz Freestyle Night. To jest Brzezik, mistrz Just Freestyle. Kocham cię! Jak się masz, Lipa? Bardzo dobre? Bardzo dobrze się mam. Good. Ahmad Reza, you have fourth again, place. Again, fourth again. Place. Like last year. But I think it's really good. Yeah. Tak, jest osiągnięcie. Achievement for you. Totally, I'm super happy because I represent my country, Iran. And this is my second time in Lubash. I took again fourth place. But, you know, I love fail. I love lose. Because I'm not sad now because I had training a lot and maybe this is better for me. You know what I mean? Yeah, I believe God plan and I'm sure it's the best situation for me, for my freestyle future. Beautiful words. Thank you so much. Yeah. Thank you, Ahmad Reza, and congratulations. Dziękuję. Jak się masz? Yes. Yes. Okay. Jak się masz? Jak się masz? Jak się masz? This is how are you? Jak się masz? Yes, good. And you, how ty masz? Jak się masz? Się pyta. Ja, jak się masz? Dobrze się masz. Okay. What do you think about the finals? About this top 16? I think it's the atmosphere is amazing and I love it. Always when I come to Lubash, I love to compete here for the atmosphere. So, you like Lubash? Yeah, I love Lubash because when you are in the streets, are all freestylers. Always you can find freestylers in everywhere. That's so cool. Do you think that is small Super Bowl? Yeah, maybe. That's maybe in few years, much freestylers from over around the world will come, I think. Okay, thank you very much. You're welcome. Forever bro! Widzisz, nazwał cię Forever bro, Lipa. Piąte, trzecie miejsce. Myślę, że na pewno masz się z czego cieszyć. Wspaniałe osiągnięcie, moje gratulacje. Jak się czujesz? Kurczę, zmęczony. Na pewno zmęczony. Dziękuję serdecznie. No nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Starałem się zagrać jak najlepiej. Mam nadzieję, że godnie reprezentowałem nasz kraj i że dałem trochę fanu kibicom. Oczywiście, pamiętam, tat do Emanuela. NT, jeszcze combo, coś niesamowitego. Szkoda tego półfinału, było bardzo blisko. Głosy były, no, prawie równomierne. Aczkolwiek zabrakło troszeczkę. Ale co? Jest apetyt na więcej, nie? Oczywiście, zawsze jest. Na zawody tak naprawdę każdy przyjeżdża, żeby wygrać, więc następnym razem się odkujemy. O to chodzi. Dzięki, Jotel. Gratulacje. Co jest? Kot! Paweł, to ty? Obok mnie Adrian Świątszak, tak zwany wieczny czteromiejscowiec, ale to już drugi turniej, który mu udowadnia, że tak nie jest. Adrian, U18, trzecie miejsce. Jak się czujesz? Generalnie jestem w szoku. Ten pan, oczywiście, jestem fanem jego stylu o nazwie Sick Down. Naprawdę. No i jestem w szoku. Spodziewałem się, że przegram ten pojedynek. Jednak się okazało inaczej. Jestem bardzo szczęśliwy. No. Oglądałem tę battle o trzecie miejsce. Zarówno Adrian, jak i Dudzik dali mocny do pieca. Była bardzo wyrównana walka, ale no.
detale zaważyły na pewno. Obok mnie stary weteran Daniel Dugułęcki, a.k.a. Custom. Custom, z racji tego, że byłeś już na turniejach w latach, chyba od pierwszych turniejów, nie? Byłeś. Wiele ludzi nie pamięta tych czasów, nie grałeś jeszcze wtedy free, w sumie praktycznie każdy jest tutaj obecny. Jak ocenisz Lubasz? Jako turniej, porównując do turniej kiedyś. Kiedyś ludzi na trybunach było tyle, co tutaj mamy freestylerów, nie? Zacznijmy od tego. No organizacja spoko, wszystko elegancko. Ludzi naprawdę masa. Jak, ja jako stary wyjadacz to nie znam tutaj przynajmniej połowy. To jest na pewno burbeton. No ale poziom powala, nie? Poziom powala. Jestem dumny z tego, że mamy taki poziom w naszym kraju. Zmienia się, co? Porównując to, co było kiedyś, a teraz? Zupełnie co innego mam wrażenie. No generalnie rzecz biorąc, no to wszyscy wiemy o tym, że rozwija się to w trybie ekspresowym. Biorąc pod uwagę to, jakie triki wykonywało się 10 lat temu na zawodach, a to co robi się teraz, to jest w ogóle coś niewyobrażalnego. I proszę sobie wyobrazić, że kiedyś jak zobaczyliśmy Michryca w pierwszy raz, to było takie dziwne. Co on gra? Jakieś 360 na TW? A na dzisiaj są takie rzeczy, że... Tata, idziemy! Tato! Tato Kuba! Dokładnie. Dobra, Custom, dzięki wielkie. Zwycięzcy 18, Mikołaj Kowalczyk. No, dałeś do końca w finale, tym ostatnim kombem zwłaszcza, w ostatnim wejściu. No to no, cieszę się, nie? Dobra, to dziękuję za wywiad. Czemu nie pozwoliłem? Wygrywasz wszystko, jeśli chodzi o te erowe konkurencje. Jak się czujesz? Chcesz więcej? Jesteś spełniony, czy po prostu lecisz dalej? Nie no, ja myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, aczkolwiek no, presja była duża. No co tu mogę jeszcze powiedzieć? No chcę dalej wygrywać, no wiadomo. Nie jest tak, że odpuszczam. Czyli chcesz obronić tytuł Mistrza Świata? No taki jest plan. No to ja ci tego życzę z całego serca. Wymiatasz w tym erze. Aj, tak, dobra, tak, tak. Obok mnie jeden z sędziów dzisiejszych zawodów Lubasz Freestyle Night 2019. Żywa legenda polska, światowa, Paweł Skóra. Paweł, długo cię nie było na jakimkolwiek turnieju. Zrobiłeś sobie tak jakby przerwę. Jak ocenisz po takim czasie, bo długo nie sędziowałeś, jak ocenisz sędziowanie, jak ocenisz polski i ten międzynarodowy freestyle, który tutaj dzisiaj mogliśmy oglądać, jak się zmienił w porównaniu do lat poprzednich, gdy ty królowałeś? Powiem szczerze, że sędziowanie było takim zawsze dla mnie trudnym tematem, ponieważ ja jestem zdania, że we freestylu zawsze będą kontrowersje, jeżeli chodzi o podjęcie werdyktu, ponieważ jest taka moja opinia, za dużo w ogóle wytycznych, które bierzemy pod uwagę i każdy, że tak powiem, kto zostanie sędzią, będzie do tego dokładał jakiś swój punkt widzenia i przez to mówię, no nie ma według mnie takiej szansy, żebyśmy nie mieli czegoś takiego jak jakieś kontrowersyjne werdykty. Wiadome są niektóre pojedynki czystsze, kiedy werdykty są 5-0, ale są też takie, gdzie ciężko podjąć decyzję. No jeżeli chodzi o to na przestrzeni lat, jak to się zmieniło, bo tak jak mówisz, no parę lat nie byłem na turniejach, no to dalej jest ciężko oceniać, poziom idzie bardzo w górę, ale też się pojawiły nowe wytyczne, które wcześniej, że tak powiem, nie były jakoś tak mocno, myślę, brane pod uwagę, w sensie takie smaczki, 2-3 sekundy coś pokazujesz nowego, takie mini wstawki i na to, że tak powiem, teraz sędziowie, myślę, to jest taki niby jedna z takich wytycznych, które są brane pod uwagę, ale ona według mnie tutaj dzisiaj była mocno właśnie widoczna, że właśnie na to sędziowie też kładli duży nacisk. Także na pewno no to zmienia się na przestrzeni lat. No mnie przede wszystkim cieszy fakt, może troszkę z innej beczki, że coraz więcej osób młodych pojawia się, które grają free i to raz, a dwa po już dosłownie kilku latach, bo z kilkoma z takich młodych, że tak powiem, zawodników z nowej generacji rozmawiałem, to zaledwie po, nie wiem, 2-3 latach, no już naprawdę według mnie prezentują bardzo wysoki poziom, nie? Także to na pewno tak z innej strony, że właśnie dużo młodych się pojawiło i już fajny poziom prezentują, także oby tak dalej, a sędziowanie, no mówię, ciężka sprawa była i dalej jest. Takiego jestem zdania. Tylko na jednym wdechu powiedział. Podziwiam cię, Paweł. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. How you describe the level of Polish freestylers in that competition? It's really good, yeah. I would say it's really a stable, good level overall.
And of course there are a few top guys who excel a bit more than others. But my general impression is that the Polish freestylers have really many good freestylers and a few that excel a bit more. Oh yeah, difficulties on the judging panel. You had? Yeah, a few decisions were pretty hard, I think. Third place battle, I vote for Ahmed Reza, but it was really close. The first round of GRK versus Antonio from Spain. Antonio from Spain, yeah. That was really difficult because I know GRK can do a lot more stuff, but he didn't show his best level there. And Antonio had really high difficulty in lowers, like his last 20 seconds of his last round, but less all around. Yeah, so that's why I voted. I see that you're wondering, you know, like that. And you can took the decision to the outside your mind. What is your plans to the future, you know, freestyle plans? My plan is to keep training as I do. I will work to improve my freestyle as best as I can with the general level and also new moves. That is the main goal, and still the output or the way I showed my freestyle will be through competitions. Maybe I will share some more videos if I feel like it, but over the years the competitions has been the most important part for me. Because I feel that is the way you can really show how good you are with all criteria considered, like consistency, execution, originality, difficulty and all around. So, and also under pressure. Really ambitious plans. I think that is your cup of tea, you know. And please give some advice for the young generation of freestylers. Try to do some interesting moves. A few battles here. I feel Manny did a lot of good all around. And I'm just watching, yeah, this is good uppers, this is good sit-downs. But nothing really that interesting, which either is original or is difficult. For some it was a lot of like decent everywhere, but nothing that I was, oh yeah, I like that. I would like to see more interesting from everybody. Okay, yeah. I wish that top generation will do some interesting moves. To koniec Lubasza, Lubasz Freestyle Night, szósta edycja już się zakończyła. Koniec Lubasza Freestyle Night 2019, nie przerywaj mi. To koniec Lubasz Freestyle Night 2019, już jesteśmy po finale, emocje były niesamowite, zwycięzcą jest Guzik. No i mamy nadzieję, że odbędzie się Lubasz Freestyle Night 2020. Mistrze, tutaj apel do ciebie, zorganizuj jeszcze jeden turniej, jeszcze więcej, a za rok powiemy ci to jeszcze raz. To był Lubasz Freestyle Night 2019. Wpadajcie tutaj, wpadajcie nie tylko na ten turniej, na wiele turniej i zbijcie z nami pionę z takimi freestylerami jak Erlend Skóra i Komura. I pamiętajcie, po prostu trenujcie. Myślę, że Guzik w tym momencie będzie miał plus jakieś 300 followersów na Instagramie, czyli tyle, ile liczy sobie Lubasz najprawdopodobniej. Czamo tu. Czamo tu. Nie, ale to była Vixen na bani. No, masakra, nie?